Załoga łodzi uratowała młodego mężczyznę, który skoczył z kolejowego mostu Tczewskiego prosto do Wisły. 31-latek był wdzięczny załodze za to, że uratowała mu życie. Na Tczewski most kolejowy nie wolno wchodzić pieszym ani rowerzystom, ale mimo to codziennie wiele osób nielegalnie korzysta z tego skrótu. W miniony piątek rozegrały się tu dramatyczne chwile. Na most kolejowy wszedł 31-latek, który po pewnym czasie znalazł się w Wiśle. Szczęśliwie się złożyło, że obok przepływał holownik lodołamacz Delfin, który pracował na zlecenie Banimexu, czyli firmy remontującej drogowy most Tczewski. To załoga tej łodzi jako pierwsza udzieliła pomocy mężczyźnie, mówi kapitan Delfina. Płynęliśmy z Malborka do Tczewa, mijając most kolejowy, zauważyliśmy człowieka spacerującego po górnej belce krzęsła od strony Wisewa. Zadzwoniłem na 112, w momencie przyjmowania przez operatora 112 głoszenia, chłopak skoczył do wody. Nawróciliśmy, załoga podała koło ratunkowe. Był przytomny, ale już nie miał siły płynąć, ledwo trzymało się tego koła. Wciągnęliśmy go na pokład i przekazaliśmy go policji. Straż pożarna i policja szybko pojawiły się na miejscu zdarzenia. W działaniach brały udział 3 zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej, 1 zastęp z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie oraz grupa wodno-nurkowa z Gdańska. W miniony piątek po godzinie 14:20 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że mężczyzna skoczył z mostu do Wisły. Natychmiast na miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili, że 31-latek z nieustalonych przyczyn skoczył z mostu kolejowego. Dobrze, że w tym czasie był prowadzony remont przez pracowników remontujących most i w tym czasie, widząc tą całą sytuację, podpłynęli do mężczyzny, który właśnie wskoczył do tej wody, przytomnego wyciągnęli, zadzwonili po ratowników medycznych, którzy przybyli również na miejsce. Ich decyzją mężczyzna został zabrany do szpitala psychiatrycznego. Według tych naszych wstępnych ustaleń i pracujących na miejscu ratowników medycznych potwierdzało się, że to była próba samobójstwa. Z relacji kapitana wynika, że 31-latek był wdzięczny za ratunek. W momencie nawet wciągania to dziękował, że przypłynęliśmy do niego.